Hejka, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam się z Wami z Peak District. Pojechaliśmy właśnie na kolejny weekend na camping, tym razem nie do Bali, a na Peak District. Jak już mnie oglądacie jakiś dłuższy czas, to wiecie, że to nie jest nasz pierwszy raz. My w zeszłym roku i dwa lata temu bodajże też byliśmy, tylko za każdym razem jedziemy sobie w inne miejsce, żeby pozwiedzać właśnie inne okolice, ponieważ Peak District jest dosyć duży. Przyjechaliśmy, rozłożyliśmy już namiot, tak jak widzicie. Także namiot rozłożony, jesteśmy już po jedzonku, kupiliśmy sobie po sajderku, odpoczniemy chwilę i będziemy ruszać w drogę. Tym razem nie wzięliśmy ze sobą motoru ani trailerki, także nie będziemy jeździć po okolicy. Tym razem przeznaczyliśmy wyjazd właśnie na chodzenie, tak jak to było poprzednimi razami. Z tego co pamiętam, chyba Krzysiek, to za każdym razem jak przyjeżdżaliśmy do Peak District, to w sumie chyba chodziliśmy, nie? Tak. Ta-da! My Reddit is Logan Paul versus Floyd Mayweather highlight, and it's just them together. Wow, 107,000 uploads. Hejka, witajcie w kolejnym dniu. Pogoda dzisiaj rano jest przepiękna, słoneczko jest po naszej stronie. Krzysiek przygotowuje śniadanko, już jest praktycznie gotowe. Jajeczniczka z kanapeczkami, z tuńczyka, herbatka. Jak długi? 8 mil. 8 mil, czyli prawie, czyli 10 km do przybycia? 1 mila, 1,6 km. O, to nawet więcej. To idziemy. Zaparkowaliśmy samochód, przebraliśmy się, założyliśmy porządne buciki do chodzenia i lecimy. Krzysiek? Gdzie jesteś? Teraz nie wiem, czy ty tam jesteś, czy tam nie jesteś. No dalej. Mamy cheat day już w tą stronę.
Od razu mówię, tam na środku, gdzie jest gałąź, pręcik wystaje, żeby się nie potknęła o niego. No dawaj. Czuję, jak to się skończy, nie? Pytałam się Krzyśka, czy może tamtędy nie pójdziemy. To chyba był zły pomysł. Na ten karpak dawać. We made it. To nie glista. Zmieniałam spodenki na krótkie. Za gorące było. O Jezu, Jezu. Idź mi się chce. Przeżyła.
nową radę. Tak, skończyliśmy już trial i właśnie kierujemy się w stronę samochodu. Godzinę mamy, 2:30, także zajęło nam to jakieś 3 godziny. Tak, ile w końcu zrobiliśmy kroków łącznie? 3 godziny, 7 płaczy. Ja mam pokazane 18 tysięcy. Ale... Dzień nie podniosłaś i 117. Ja zrobiliśmy kilometrów. Ja cię nie znam, czemu pani do mnie podchodzi. No proszę. 13 kilometrów. Wow. No jestem z siebie dumna, powiem wam, że jak na brak kondycji to dobrze. Bardzo dobrze. 7 razy płakała po drodze. Nieprawda. Nieprawda. Byłam dzielna, nie płakałam ani razu. Hejka, witajcie w niedzielę, to już jest nasz ostatni dzień. Zanim jednak wyjedziemy dzisiaj z Peak District, podjedziemy jeszcze w takie jedno miejsce, w którym w sumie można już powiedzieć, że jest to moją taką małą tradycją, ponieważ za każdym razem jak jestem na Peak District, to podjeżdżam po takie kamyczki, które wam później pokażę. Magiczne. Także dopijamy herbatkę, zjemy sobie już śniadanko gdzie indziej, po drodze. Wszystko mamy już posprzątane, umyte. Także tylko się spakować i jechać. Hello. Hello. Yes. My już jesteśmy w domku, marshmallow odebrany, rzeczy schowane, ciuchy wybrane, wywieszone, suszą się właśnie na dworze. Ja skorzystałam z wolnej chwili, zrobiłam sobie właśnie herbatkę i pomyślałam, że pokażę wam, jakie cudeńka kupiłam właśnie w tym sklepie. Poprzednim razem jak byliśmy, Krzysiek kupił mi pierścionek. To jest właśnie ten tutaj. Na środkowym palcu. Jest bardzo podobny do pierścionków z ametystem, ale ten akurat jest z fluorydem. Przepiękny. To są kamyczki z zeszłego roku. I tutaj mamy ametyst na samym środku. Największy to jest właśnie ametyst. Przepiękny kamień. Tuż po nim mamy różowy kwarc. Karnelian. Karnelian po polsku będzie inaczej. Karneol. Następnie mamy kamień cytrynowy, inaczej citrine. Następnie turkus. I ostatni awentury. I to są kamyczki z poprzednich lat. A teraz pokażę wam, jakie cudeńka kupiłam tym razem, więc może zacznę od małych. I teraz tak, tutaj mamy drugą odmianę turkusa. Jak widzicie, ten kamień podchodzi bardziej pod niebieski, a ten już pod zielony kolor. Mam nadzieję, że pokażę wam różnicę tutaj. O, nie, no widać. Dalej mamy niebieski kalcyt. Przepiękny. Następnie oko tygrysa. Opal. Pięknie się mieni. Czerwony jaspis. I na końcu również karneol. Tylko po prostu inny odcień. I to jest ten jaśniejszy, który był pokazany wcześniej. Więc to są dwa takie same kamienie, to są dwa karneole i to są dwa turkusy. I tak poszerzyła się moja kolekcja kamieni. A teraz pokażę wam troszeczkę większe, coś w rozmiarze właśnie ametystu. Także kupiłam dwa kwarce. Też różowy, ale zupełnie inny odcień. Spójrzcie.
bardzo przepiękny. A teraz pokażę Wam biały kwarc. No przepiękny. Przepiękny. Mam nadzieję, że moje kamyczki Wam się podobały. I tak dodam jeszcze, że oprócz tych właśnie kamyczków zakupiłam tym razem także obsydian. Nie jest to czarny turmalin, ale jest to obsydian. Przepiękny naszyjnik, bo mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Jest to naszyjnik przeznaczony właśnie do ochrony, do ochrony przed negatywnymi sytuacjami, myślami, ludźmi. Także po prostu odbija wszystko, co negatywne, w stronę, z której przyszło, a mnie pozostawia w spokoju. Dobrze, kochani, to byłoby w sumie na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żebyście nie ominęli żadnych przyszłościowych filmików, a tymczasem zapraszam Was do poprzednich i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, do zobaczenia, no i pa, pa!